Sto kotów. Proszę, koteczku, jesteś już bezpieczny. Nie wdrapuj się więcej na czubek drzewa, nie jesteś małpką. O rany, Fiona! Świetnie sobie radzisz w ratowaniu kotów. Bardzo jestem ciekaw, ile już udało ci się ich uratować. Ten był 99. Panie burmistrzu, liczył pan wszystkie koty, które uratowałam? Oczywiście, że tak. I wiesz co? Jeśli uratujesz jeszcze jednego, to uda ci się ustanowić nowy, wspaniały rekord w ilości kotów uratowanych z drzew. Otrzymasz wtedy wielki puchar i oczywiście zorganizuję ci przyjęcie. Naprawdę? Puchar i przyjęcie? I co, jak ci się to podoba, Fiona? Super sprawa, nie? O, daj spokój. Nie ratuję kotów, żeby zdobywać za to jakieś puchary. Robię to, bo moją pracą jest pomaganie innym. Panie burmistrzu, dziękujemy za informacje na temat rekordu, ale zupełnie nic to nie zmieni w tym, jak pracujemy. Mów za siebie, Fiona. Ja bym bardzo chciał dostać taki puchar. A właśnie, panie burmistrzu, ile mi brakuje do pobicia jakiegoś rekordu? No cóż, zastanówmy się. Jak na razie zostałeś trafiony w głowę czymś, co spada z drzewa już 15 razy. Musiałoby się to stać jeszcze 1000 razy, byś pobił rekord twój. Jeszcze tylko 999 razy. Czuję, że mam spore szanse na ten puchar. Fiona, powodzenia w biciu rekordu. Zainspirowałaś mnie, by ułożyć rekordową piramidę pudeł. Dzięki, Freddy, ale ja po prostu wykonuję swoją pracę. Cześć, Fiona. Powodzenia w biciu rekordu. I liczymy na ciebie. Dzięki, ale ja po prostu wykonuję swoją pracę. Myślałam, że nigdy tu nie dojadę. Wszyscy w naszym mieście bez przerwy życzą mi szczęścia w biciu rekordu uratowanych kotów. Skąd oni o tym wiedzą? Cóż, powiedziałem o tym tylko kilku mieszkańcom. Lub więcej niż kilku. Powiedziałem całemu miastu. Tu służby ratownicze? Tak. Nie ma problemu. Szczerze mówiąc, czekaliśmy na takie wezwanie cały dzień. Fiona, podobno jakiś kot utkwił na drzewie koło stawu. To może być to. Szansa na pobicie rekordu. Tak, ta interwencja może przynieść ci puchar. Może lepiej skupmy się na zadaniu. Na drzewie jest kot, który czeka na naszą pomoc i to jest dla mnie najważniejsze. Mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Powodzenia, Fiona! Pobijesz ten rekord, Fiona! Dasz radę to zrobić! Dziękuję, ale ja po prostu wykonuję swoją pracę. Jesteś gotowa? To na pewno jest ten kot. O, to takie ekscytujące! Tylko pomyśl, już za kilka minut możesz pobić rekord świata. Ja po prostu wykonuję swoją pracę. Ale cóż, nie ma chyba nic złego w radości z bicia rekordu świata, prawda, Polly? Na pewno fajnie jest być rekordzistką świata. No i z całą pewnością burmistrz zorganizowałby wspaniałe przyjęcie. No dalej, koteczku. Obawa jest mała, gdy Fiona działa. Już za chwilę sprowadzę cię bezpiecznie na ziemię. Małpko? O, to nie jest kot. Ciekawe, czy uratowanie małpki zalicza się do rekordu. Obawiam się, że nie. Rekord będzie pobity tylko wtedy, gdy Fiona uratuje kota. Ale nie przejmuj się tym. Jestem absolutnie przekonany, że już niebawem to nastąpi. A zaraz potem będzie wielkie przyjęcie. O właśnie, byłbym zapomniał. Przecież muszę zamówić jeszcze ciasteczka. No cóż, grunt, że udało nam się pomóc tej małej małpce, bo przecież chyba to jest najważniejsze. Jedziemy, Polly. Tak, masz rację. Cóż, może ja będę miał szczęście i coś na mnie spadnie. Fiona! Przyjęcie z okazji uratowania rekordowego kota jest już praktycznie gotowe. Co o tym myślisz? To wygląda świetnie, panie burmistrzu. Dziękuję. Przyznam ci się, Polly, że byłabym naprawdę bardzo szczęśliwa, gdybym pobiła ten śmieszny rekord. Zastanawiałem się, kiedy ci się to spodoba.
Nie ma nic złego w dążeniu do jakiegoś celu, Fiona. Grunt, żeby nie zapomnieć przy tym, co jest najważniejsze. Oczywiście, Polly. Spokojnie. Moja praca wciąż jest dla mnie najważniejsza. Tu służby ratownicze? Tak? Naprawdę? Oczywiście, natychmiast ich wysyłam. Mam dla was wspaniałe wieści. Gdzieś nieopodal domu Rufusa utkwił kot na drzewie. Kot? Naprawdę? Tak, mam szansę pobić rekord i zaszaleć na przyjęciu. Nie ma się czym martwić. Fiona tylko wykonuje swoją pracę. Pojadę z nią tak na wszelki wypadek. Nie mogę. Już prawie, zaraz, to nie jest... Coś mi się zdaje, że to nie jest kot. Może to jest gadający kot? Fiona, przecież koty nie mówią. Kici, 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 kici! Uwaga! Rufusie, nie jesteś gadającym kotem. Nie, przynajmniej ostatnio nim nie byłem. Co właściwie robiłeś tam na drzewie? No cóż, nabrałem wielkiej ochoty na jabłka, więc wspiąłem się na drzewo, żeby zerwać sobie kilka. No i? To jest drzewo pomarańczowe. Cieszę się, że cię uratowałam, Rufusie, ale wygląda na to, że nigdy nie uda mi się pobić tego rekordu. Polly, Fiona, szybko! Potrzebuję waszej pomocy! Mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Polly, na tym drzewie chyba utkwił kot! Prawdziwy kot! Nareszcie będę mogła pobić rekord i zdobyć puchar! Pomocy! Pomocy! Fiona, kot może zaczekać. Musisz teraz... Nie martw się, koteczku. Fiona cię uratuje. Ratunku! Pożar! Pomocy! Hej, Polly. Może ja będę mógł jakoś pomóc? Cześć, Hector. Poczekaj chwilę. Fiona, przestań! Herbie Hot Dog cię potrzebuje. Ale ten kot... Hector, helikopter może uratować kota. Ty powinnaś zająć się Herbim. Pomocy! Herbie? O nie! Masz rację, Polly. Chyba się trochę zagalopowałam z tym pucharem. Już jadę, Herbie! Hector, czy mógłbyś pomóc temu kotu zejść z drzewa? No pewnie. Gotowe. Teraz możesz zejść na dół, Herbie. Bardzo ci dziękuję, Fiona. Prawie się usmażyłem jak jeden z moich hot dogów. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam pomóc. Przecież w końcu to jest moja praca. Jestem z ciebie dumny, Fiona. Świetnie się spisałaś. Przepraszam cię, Polly. Na chwilę straciłam z oczu to, co najważniejsze. Chyba bicie tego rekordu zawróciło mi w głowie. Drugi raz to się nie powtórzy. O, a właściwie to jak się miewa nasz kot? Dzięki za uratowanie kota, Hektorze. Nie ma sprawy, Fiona. Przykro mi, że nie udało ci się pobić rekordu. Daj spokój, to jest bez znaczenia. Fiona, słyszałem, że prawie pobiłaś rekord. Ach, pan wybaczy, burmistrzu. Ale musiałam ratować Herbiego hot doga. Tylko ja mogłam to zrobić, a Hector w tym czasie uratował tego malucha. To było bardzo bohaterskie, Fiona. Tak bardzo bohaterskie, że przyznaję ci nagrodę najdzielniejszego strażnika na świecie. Jej, najdzielniejszego strażnika na świecie. Brzmi wspaniale. Dlaczego wcześniej o niej nie słyszałem? Bo właśnie ją wymyśliłem, jednak nikt na nią nie zasługuje bardziej niż Fiona. Cóż, dosyć gadania. Nadszedł czas na zabawę. Nie musiał się pan aż tak strasznie trudzić, panie burmistrzu. O, to żaden problem. I tak wszystko już przygotowałem na przyjęcie z okazji pobicia rekordu. A wiesz, jak bardzo nie lubię odwoływać przyjęć. Wolny dzień Fiony. A, zapach płonących liści jest wspaniały. Co jest? O nie! Ogień! I jak? Wszyscy jesteśmy gotowi na nowy, ekscytujący dzień? My zawsze jesteśmy gotowi. A co myślałeś? No tak. Dawno nie miałem wolnego dnia. Ostatnio w urodziny wuja. Jej, co to była za impreza. A ja miałam wolne w ostatni weekend, kiedy mój kuzyn z sąsiedniego miasta złożył mi wizytę.
A jak u ciebie, Fiona? Kiedy ty ostatnio miałaś wolny dzień? Cóż, przypuszczam, że było to... To musiało być wtedy... A może to było jednak... Nie, właściwie nie pamiętam. Służby ratownicze? A, jasne. Przyjęłam. Przyjaciele, koniec odpoczynku. W naszym zoo wybuchł pożar. O rany, to niedobrze. Ruszajmy szybko. A, więc ruszamy na akcję! Ta-di-da-di-du, ta-di-da-di-di, ta-di-da-di-da-di-du. Ah, bonjour, Rufusie. Co ty tam masz? To tylko mój stary latawiec. Właśnie wybieram się z nim na plażę. To idealny dzień na puszczanie latawców. O, rozumiem. Hej, może poczęstujesz się jedną z moich bułeczek? Świeżo upieczone, prosto z pieca. Ha, ten dzień coraz bardziej mi się podoba. Ale uważaj, niektóre z nich mogą być nadal bardzo gorące. A, moje palce! A nie mówiłem? Mój latawiec! Muszę go złapać! Trzymaj się, Benny! Au revoir i powodzenia! O, dobrze, że tak szybko przyjechaliście. Tak, mieliśmy szczęście. Pamiętajmy, że Elmo też nam bardzo pomógł. O tak. Gdyby Elmo w porę nie zauważył ognia, całe zoo mogłoby się doszczętnie spalić. W nagrodę dostaniesz porcję swoich ulubionych orzeszków. Sytuacja jest już chyba pod kontrolą. Czas wracać do bazy. Jasne, możesz jechać. Ja tu zostanę i zgaszę to do końca. Cześć, Fiona. Co u ciebie? Cześć, Willy. U mnie wszystko gra. Właśnie zgasiłam pożar w zoo, a teraz wrócę do bazy i poczekam na kolejne zadania. Wiesz co? Słyszałam, że taka bieganina bardzo źle wpływa na lakier. Chyba powinnaś zrobić sobie wolny dzień. No nie wiem. Tak myślisz? Każdy potrzebuje trochę wolnego. Czasem zrób coś dla siebie. Może to wcale nie jest taki zły pomysł. Masz rację. Nadszedł czas, żeby wziąć dzień wolny. Więc pomyślałam sobie, że może wezmę dzisiaj wolne. Jasne, Fiona. Absolutnie. Zdecydowanie. To doskonały pomysł. Tak myślicie? Bardzo się cieszę. Ale co właściwie mam zrobić z tym wolnym dniem? Nic się nie martw. Jestem ekspertem od wolnych dni. Chodź, zaraz znajdziemy jakiś sposób, żeby cię trochę zrelaksować. Tak, zrelaksujmy się. Udanej zabawy, dziewczyny. I oczywiście uważajcie na siebie. A, bieganie. Brawo, brawo, chłopcze. Popieram każdą formę aktywności fizycznej. Cześć, Troy. Nie widziałeś przypadkiem gdzieś tutaj latawca? A i owszem. Poleciał w kierunku parku. Dzięki, Troy. Miłego dnia. I tobie też. Zaczniemy może od relaksującej, super ultrapienistej kąpieli w myjni. To oczywiście na miły początek. Brzmi świetnie. No dobrze, pokażę ci, jak to się robi. To jest tak bardzo relaksujące. Co się dzieje? Gdzie jest woda? A, nic nie widzę. Piana wpadła mi do oczu. Tom! Ta twoja super ultrapienista myjnia jest bardzo niebezpieczna. Daj spokój, myjnia jest w porządku. Po prostu chwilowo zabrakło wody. I właśnie dlatego przywiozłem ten znak. Z tą siwą brodą wyglądasz zupełnie jak mój dziadek. Bardzo śmieszne. Willy, nie ruszaj się. Zajmę się tym. Proszę bardzo. I po kłopocie. Z tą myjnią to chyba jednak nie był dobry pomysł. Miałaś się zrelaksować, a nie pracować. Nie przejmuj się tym. Ja uwielbiam pomagać. Coś wymyśliłam. Chodź, jedziemy.
Na razie, Tom. Cześć, dziewczyny. A, mam szczęście. Mój latawiec utknął na tej jabłoni. Trzeba się wspiąć na górę i go zdjąć. Mam cię, bratku. Zaraz cię stąd zdejmę, a potem pójdziemy na... Ach, byłem tak blisko! Ale dostrzegam też dobre strony. Przynajmniej nic złego mi się nie stało. Aua, moja głowa! Cóż, dobrze, że to tylko jedno jabłko. Ua, pomocy! No więc zabieram cię do parku. Tam będziesz mogła się naprawdę zrelaksować i odpocząć. Ratunku! Pomocy! Chyba skądś znam ten głos. Chodź, Willy. Ruszamy na akcję. Hej, zaczekaj na mnie! Och, przecież to miał być twój wolny dzień. Bardzo ci dziękuję. Szybko się zjawiłaś. Przy okazji, co właściwie robiłeś na tym drzewie? Mój latawiec utknął w gałęziach na jego szczycie, ale potem odleciał ponownie. Nie widziałyście go może? Niestety, nie. Idę go szukać dalej. Mam nadzieję, że go znajdę. Tylko nie zawiśnij na kolejnym drzewie. Dobrze! Wiesz co? W tych warunkach nie da się odpocząć. Chodźmy. Znam miejsce, gdzie na pewno się zrelaksujesz. Ale nuda, nic się nie dzieje. Chyba strzelę sobie jeszcze jedną małą drzemkę. Pomocy! Ratunku! Kto zgasił światło? To był tylko latawiec. A teraz leci w kierunku wody i tam wyląduje. I tam wyląduje? Trujące algi! Będą kłopoty! Lambert! Ale spokojny dzień. Od rana nie mieliśmy żadnych zgłoszeń. Mam nadzieję, że Fiona dobrze się bawi. W towarzystwie Willy na pewno się nie nudzi. Masz rację. Willy wie wszystko o wypoczynku. Służby ratownicze? Rozumiem. Dobrze, jasne, przyjęłam. Zdaje się, że mają jakiś poważny problem na plaży. Jesteś gotowy? Oczywiście, że tak. Jak zawsze. Mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! I jak ci się tu podoba? To idealne miejsce na relaks. No wiesz, morza szum, ptaków śpiew, wieloryb leżący na plaży. Wieloryb leżący na plaży? Biedactwo! Płynąłeś zbyt blisko brzegu i utknąłeś na plaży. Polly jest już w drodze. Mam nadzieję, że uda nam się pomóc wielorybowi. Cóż, na pewno zaraz coś wymyślimy. Wyciągniemy cię z tego, przyjacielu. Będziemy potrzebować pomocy. Willy, jedź do portu i sprowadź Frediego. Przyda się dodatkowa para kół. A ja dopilnuję, żebyś nie wysechł. I to niby ma być wolny dzień? Fiona kompletnie nie potrafi wypoczywać. Ja na pewno będę musiała odpocząć po tym dniu. O, jest Freddy. Freddy, hej! Witaj, Willy. Czy coś się stało? Tak, żebyś wiedział. Ogromny wieloryb utknął na plaży i Fiona próbuje mu pomóc. Wieloryb? O rany, to rzeczywiście problem. No dalej, jedźmy tam. No dobrze, pomóżmy mu dostać się do morza. Wszyscy gotowi? Na trzy! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Hurra! Dobra robota! Czekaj! Mój latawiec! Mój latawiec! Mój wspaniały stary latawiec! Tak bardzo się cieszę, że cię odzyskałem. Fiona, dobrze się bawiłaś?
To był wspaniały dzień. Najpierw pomogłam Willy po wizycie w myjni. Potem ściągnęłam Rufusa z drzewa. A przed chwilą uratowaliśmy wieloryba. Ale Fiona, przecież miałaś odpoczywać. To był twój wolny dzień. Nic na to nie poradzę, że tak bardzo lubię pomagać. I wiesz, co ci powiem? Leniuchowanie chyba nie jest dla mnie. Co w tym takiego śmiesznego? Po prostu przypomniała mi się Willy. Co z nią? Była tak wyczerpana po moim wolnym dniu, że chce wziąć kolejny wolny dzień jutro. O, to jest życie. Nieźle, Lambert. Dzięki. Wiesz, muszę sporo ćwiczyć, żeby zachować sprawność. O, hej! Wieloryb ci dziękuję. O, hej! O. Zamiana miejsc. Hu, ha, ha, ha! A potem ścigałem tego faceta tak szybko, że płomienie buchały z mojej rury. To dopiero była ostra jazda. O rany, to mi bardzo przypomina moją akcję z trzema płonącymi mostami. Wypompowałam wtedy prawie calutką wodę z kanału. Dostałam potem medal za wzorową postawę. To było prawie tak poważne jak działania policji. Prawie? To nic osobistego, ale robota policyjna zawsze wymaga najwyższych umiejętności. Być może, ale gaszenie pożarów jest znacznie trudniejsze. To nie jest tylko jakaś tam jazda na sygnale po mieście. Chyba żartujesz. Praca z sikawką? Posłuchajcie mnie. Skoro właśnie tak to widzicie, to może wyjątkowo zamienicie się dzisiaj swoimi obowiązkami. Wiesz co? Chętnie. Podejmę takie wyzwanie. Tak, ja też. Dla odmiany mogę sobie dzisiaj pogasić pożary. Bułka z masłem! Tu służby ratownicze. O, rozumiem. Tak, jasne, przyjęłam. Słuchajcie. Na drzewie gdzieś nieopodal piekarni utknął mały kotek. Musicie się śpieszyć. Mamy zgłoszenie, więc... Ruszamy na... O, jedną chwilę. Dzisiaj ty wykonujesz moje obowiązki. Będziesz miał okazję poczuć się jak wóz strażacki. Kotek. Uuu, trudne zadanie. Muszę być ostrożny, bo jeszcze się do mnie przytuli. Ruszam na akcję! Strażak Poli melduje się. Chyba namierzyłem sprawcę. Uwaga, obywatelu! Mówi policja. To znaczy straż pożarna. Wszystkie koty, kocięta i inne słodkie futrzaki proszone są o opuszczenie... drzew. To nie takie proste. Pewnie kotek jest głuchy. Użyję świateł. Skoro kotek nie jest w stanie zejść sam, to może mu trochę pomogę. Spokojnie, mały. O! Cóż, przynajmniej zdjąłem go z drzewa. No. Witaj, Poli. Pozwól, że ci pomogę. Wskakuj tu, kolego. Dzięki, Hektor. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. No. Ciekawa jestem, jak Poli sobie radzi. O, jestem przekonana, że świetnie. Tu służby ratownicze? O, rozumiem. Tak. Posłuchaj, trzeba rozładować korek w dzielnicy przemysłowej. W końcu będziesz miała okazję poczuć się jak wóz policyjny. Wspaniale! Ruszam na akcję! Rany. Ale bałagan. Dobrze, do roboty. Uwaga, obywatele! Jestem oficer Fiona i będę dziś kierować ruchem. Przecież ty jesteś wozem strażackim. Przestańcie, dajmy jej szansę. Wszyscy czekają na swoją pocztę. I przekąski. I na babeczki. No i kwiaty. No dobrze, spokojnie.
Poli zwykle dzieli nas na dwie grupy. Dwie grupy? Tak. Więc każdy z was, kto lubi pizzę, w tył zwrot. Ojej. No dobrze. Ci, którzy lubią lody śmietankowe, do przodu! Może jednak... Może ja pomogę. Wystarczy usunąć te przeszkody. Dzięki, Dixie. Nie wpadłabym na to. Dobrze jest mieć przyjaciół. O, rany, nerwowy ten dzień. Muszę odpocząć. Zrobię sobie herbatę, a potem pojadę... Pożar! Co? Nie czas na odpoczynek, strażaku Poli. Właśnie dostałam informację o pożarze na kempingu. Do roboty! Czas ruszyć na akcję! O rany, już się robi! O, hydrant jest strasznie daleko stąd. Czym można zgasić pożar? Można go zdusić. Ha! Fiona nigdy by nie wpadła na taki pomysł. Hej, chyba czuję zapach spalonej gumy. To ja! Zaraz, wracaj tu! Pomocy! Pomocy! Co za popołudnie. Baza już blisko. 2 godziny w pełnym słońcu bez odrobiny wody. Jestem wykończona. Ruszaj! Co? Ruszaj! Szalony Wayne robi sobie wyścigi po naszym mieście. To może być niebezpieczne. Jest gdzieś przy stacji kolejowej. Znowu się zaczyna. Cóż, jeśli Poli daje radę, to ja też. Ruszam na akcję! Hej! Stój! Policja! Jeśli ty jesteś policją, to ja jestem różową parówką. Zatrzymaj się, to jest rozkaz. Żartujesz sobie? Spróbuj mnie złapać, jeżeli potrafisz, pani władzo. Moje ananasy, wracajcie do mnie. Jeszcze nigdy nie oddalałyście się tak bardzo. O rany! Musi być jakiś sposób, żeby ugasić ten ogień! Hej! Ten wariat podwójnie przekroczył prędkość. Ale co ja mogę? Dziś jestem wozem strażackim, a nie policyjnym. Zatrzymaj się, Wayne! Nie żartuję! Jak Poli to robi? Fiona! Ty ugaś pożar, a ja zajmę się nim. Załatwione! Mam cię! O rany! Masz coś na swoją obronę, kolego? Chciałem się tylko zabawić. Ktoś mógł przy tym ucierpieć. Masz rację. Następnym razem, gdy będziesz chciał trochę poszaleć, pomyśl również trochę o innych. Teraz wracaj do domu. Pomyśl o innych. To jest również dobra rada dla nas obojga. Powinnam bardziej doceniać to, co robisz w swojej pracy, zamiast myśleć tylko o sobie. Ja też. Co za dzień. Muszę ci przyznać, Poli, że wiele się dziś nauczyłam. Świetnie sobie poradziłeś z Wayne'em. Nie, to ty byłaś świetna podczas gaszenia pożaru. Daj spokój. Ty masz naprawdę trudniejszą pracę, przyznaję. Ja? Taki pożar to dopiero wyzwanie. W porównaniu do pościgu? Przestańcie już, kochani. Przestań już żartować. Jesteś najlepsza.
Ty jesteś najlepszy. Nie, ty. Hej. Nie, ty. Hej. Ty. Nie, ty. Właśnie, że ty. Nie, ty. Mówię ci, że ty. Nie, bo ty. Dosyć. Nie, ty. Nie, ty. Ty. Skąd ty? Właśnie, że ty. Najwspanialsze miasto świata. Brawo, brawo, no i taka właśnie. Poszłam to. Zapewne chcielibyście wiedzieć, dlaczego was tu zwołałem. Otóż nadszedł czas na kolejny konkurs na najwspanialsze miasto świata. Hurra! Pamiętam zeszłoroczną edycję tego konkursu. Pod koniec mieliśmy remis, lecz wykonałem te karkołomne akrobacje, które zaskoczyły sędziego. Za chwilę ogłoszę wyniki konkursu na najwspanialsze miasto. Na pewno mamy pierwsze miejsce. W tym roku puchar wręczymy. Hurra! Komuś innemu, komukolwiek innemu. Tym razem będzie inaczej. Pokażemy sędziemu, że zasługujemy na pierwsze miejsce. Absolutnie. Ty i Fiona macie zadanie. Nasze wspaniałe miasto będzie musiało lśnić jak tęcza. Hej, świetny pomysł. Posadzimy mnóstwo kwiatów w każdym kolorze tęczy, no i kilka pięknych zielonych drzew. Kochani, do roboty! Tak jest! I pamiętajcie tylko, że do jutra rana nasze miasto ma być najwspanialszym miastem na całym świecie. A ja w tym czasie zaplanuję wielki bal z okazji zwycięstwa. Hurra! No, Fiona, przed nami wielkie wyzwanie. To co robimy? Praca grupowa. Rozdzielę wszystkie zadania między grupy. Super grupy. Nasze miasto będzie tak pięknie błyszczało, że będzie je widać nawet z księżyca. Ratownik Lambert i Luke mogą posprzątać teren wybrzeża. Zonia, Willy i Rufus mogą wykąpać wszystkie zwierzęta w zoo. To był niezły lot. A Freddy i Robi posprzątają dzielnicę przemysłową. Cześć. Sprawdzamy właśnie, czy są tu jeszcze jakieś pudła. Dzień dobry. W samą porę. Betty, twoim zadaniem będzie dopilnować posadzenia kwiatów i drzew, które żelazna Tilly właśnie przywiozła. Troy, Dixie i Robi pomogą ci. Cudownie, zabieram się do pracy, gdy na niebie słonko wschodzi. Ach. O, witaj, moja grupo. O, nie stójcie tak, mamy sporo roboty. Te kwiaty są śliczne, ale słyszałaś burmistrza? Musimy zrobić coś, co rzuci wszystkich na kolana. To prawda, posadzimy dużo więcej kwiatów i to w całym mieście. Jedziemy teraz do ratusza. W końcu dotarłyśmy, Roberto. Jesteś gotowa? Tak, proszę pani, jestem gotowa. Świetnie. Co prawda konkurs na najwspanialsze miasto świata zaczyna się dopiero jutro, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dyskretnie zobaczyć, jakie to miasto jest naprawdę. Ojej, jakie piękne kwiaty. Bardzo ładny akcent. Daj temu miastu jeden mały uśmieszek. Te kwiaty są wspaniałe. Musimy mieć najlepszy ratusz. Co myślisz o posadzeniu obok kilku drzew? Uważam, że to doskonały pomysł. Super, posadzimy też kilka w zoo. Muszę jechać. No dobra, chłopaki, bierzmy się do roboty. Świetnie, teraz pojedziemy do zoo. Świetnie się spisaliście. Dziękujemy ci, Betty. Podobają mi się drzewa, ale zastanawiam się, czy kwiaty przed wejściem do zoo nie wyglądałyby jednak bardziej przyjaźnie? Polly uznał, że drzewa będą ładniejsze. A ja myślę, że sędzia będzie wolał kwiaty. Chcemy wygrać ten konkurs, prawda, Betty? Tak, oczywiście.
Moje złącza są już tak zesztywniałe, jak kołnierzyki urzędników w ratuszu. Ja ze zmęczenia zrobiłem się bardziej nieporadny niż Rufus na wrotkach. Nie zapominajcie o nagrodzie. Do roboty, chłopcy. Mam nadzieję, że nie trafimy na... Dixie, coś ty narobił. Rurę. Co się stało z wodą? O rany, zdaje się, że uszkodziliśmy miejski wodociąg. Wszyscy będą bez wody, dopóki nie naprawimy rury. To powinno pomóc. Wszędzie jest błoto. Teraz to mamy naprawdę poważny problem. Nie ruszaj się, Tessie. To ważny konkurs. Ty również musisz mieć piękną sierść, wyczesaną i lśniącą. No gdzie jest ta woda? No dalej, pokaż się wreszcie. Tessie, wracaj! Ojej, tutaj jest naprawdę pięknie. Pięknie. Dajmy im jeszcze może dwa uśmieszki. Dwa uśmieszki. A szczególnie podobają mi się te zadbane i czyste ulice. O nie, to nie wygląda dobrze. To nie do wiary. To jest najgorsze miasto, a nie najwspanialsze. Najgorsze miasto, nie najwspanialsze. Na zwiędłe rabatki. Zdaje się, że to był nasz sędzia konkursowy. Wszystko na nic. To był naprawdę świetny pomysł, żeby rozdzielić te wszystkie zadania. Dzięki temu nasze piękne miasto będzie lśniło. Mam nadzieję. Służby ratownicze? Rozumiem. Zgłoszenie przyjęte. Podobno w okolicy zoo pękła rura wodociągowa. Musicie natychmiast wyruszyć. Mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Ojej, to prawdziwa powódź. Betty, co się stało? Nasze szanse na zdobycie tytułu najwspanialszego miasta świata rozmyły się razem z kwiatkami i drzewkami. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał. Teraz musimy się zająć czymś o wiele ważniejszym niż nasz konkurs. Powodzią! Najwspanialsze czy najgorsze? Grunt, żeby nie było to zatopione miasto. Bierzmy się do pracy! Świetnie, supergrupo! No i po robocie! To niezwykle ciekawe. Ciekawe. Dobrze, że wróciłaś, Tessie. Świetna robota, kochani. Ale konkurs i tak przegraliśmy. Daj spokój, Dixie. Przecież wszyscy stanęliśmy na głowie, żeby nasze miasto wyglądało naprawdę wspaniale. Zresztą, dziś cały dzień wywrócił się do góry nogami. Tak więc, w związku z tym całym bałaganem, będę musiał wam wszystkim teraz coś oznajmić. Witajcie. Wiem, że jestem ostatnim autem, które spodziewaliście się dzisiaj zobaczyć. Jednak Roberta i ja postanowiłyśmy tu przyjechać. Chciałyśmy zobaczyć, jak to miasto radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Obserwowałam, jak świetnie potraficie współpracować, no i zrobiło to na mnie duże wrażenie. Przecież wciąż mamy tu bałagan. Konkurs na najwspanialsze miasto świata nie dotyczy tylko jego wyglądu. To, co jest naprawdę ważne, to jak wszyscy sobie pomagają w trudnych momentach. A wy byliście wspaniali. Panie burmistrzu, przyznaję wam nagrodę najwspanialszego miasta świata. Wielka buźka dla całego miasta i jego strażników. Ogromnie dziękujemy. Jest pani najwspanialszym sędzią świata. Czas więc rozpocząć nasz bal zwycięzców. Hurra!